Akcja. Cześć. Dzisiaj ty? Mogę zacząć. Akcja. Cześć. Witamy was w nowym odcinku naszych książek zbójeckich. Dzisiaj mamy prawdziwy rarytas, o którym już wspominałam, który też jest moim odkryciem poniekąd, którym zaraziłam Danusię. Tak, zgadza się. I postanowiłyśmy, jako że wspominałam o tej książce w podsumowaniu zeszłego roku, jako swoich odkryć, postanowiłyśmy jednak zrobić osobny odcinek, bo uważamy, tak, że to jest książka, która naprawdę na to zasługuje. A mowa o książce Andrzeja Fedorowicza, Buntowniczki, chociaż tutaj jest taki ważny podtytuł, Niezwykłe Polki, które robiły co chciały, czyli tak, książka idealna w swoim czasie. Tak, tak, niesamowita, bardzo na czasie. Niesamowita, jak bardzo wpisuje się w dzisiejsze czasy i w dzisiejsze jakieś takie dylematy, które też jak bumerang wracają chyba co pokolenie. Takie mam wrażenie. Tak, dokładnie. Warto chyba na samym wstępie zaznaczyć, że autor tej książki zmarł w zeszłym roku. Tak. W zeszłym roku to było. Tak, pod koniec zeszłego roku, co się w ogóle zbiegło z tym, że odkryłam jego książki tak, i też dowiedziałam się właśnie o tym, że niestety zmarł. Był dziennikarzem takim historycznym, bardzo zresztą szanowanym i poczytnym. Nie jest to jego jedyna książka. Nie jest. Ja powiem od razu ze swojej strony, że od razu po lekturze Buntowniczek sięgnęłam po kolejną taką książkę z jego serii kobiecych postaci, opisujących kobiece postacie, Wybranki Fortuny, która jest niejako kontynuacją tych opisu, tych sylwetek wybitnych Polek. Natomiast Buntowniczki to jest książka rzeczywiście z naciskiem na ten bunt, tak? O ile właśnie w Wybrankach Fortuny mamy bardziej kobiety, które los jakby sprowokował do pewnych działań, tutaj mamy kobiety, które sprowokowały los. Dokładnie. I na dodatek, w niektórych przypadkach są to nazwiska super znane, takie nazwiska, które nam zapisały się w pamięci całkowicie inaczej, jak chociażby Maria Konopnicka, tak, po której całkowicie nie spodziewałam się, że była tak niesamowitą postacią. Jest też bardzo dużo takich nazwisk, o których nigdy nie słyszałam. Natomiast aż dziw, bo przewrotność losów i to, co się tutaj wydarzało, jest naprawdę niesamowite. Ja zaczęłabym w ogóle od tego, zanim przejdziemy do konkretnych nazwisk, że jak wiadomo, nie jestem fanką reportaży, takich książek. Literatury faktu też. Literatury faktu. Chociaż tutaj pokusiłabym się, że to jest taka historia, historia, nie literatury, podana w takiej formie sensacyjnej. Tak. Czyta się to fantastycznie. Autor jak wybrał... Jak beletrystykę, prawda? Tak, dobrą. Tak, autor po prostu wybrał z życiorysu swoich bohaterek takie smaczne kąski, które w całości pokazują naprawdę niesamowite kobiety, które przeczyły swoim czasom, które były niesamowicie zdolne, na swój sposób bezczelne, łamiące konwenanse. Tak, i które też jakby wybiły się w takim świecie patriarchalnym, zdominowanym przez mężczyzn, ale co jest ważne, też one niekoniecznie buntowały się przeciw mężczyznom, ale właśnie przeciw konwenansom, tak? Tak. I trzeba zaznaczyć, że wielu mężczyzn jakby otaczających te kobiety bardzo je podziwiało, tak? To nie jest też tak, że to są kobiety przeciw mężczyznom, przeciw patriarchalnemu światowi, tylko to są kobiety, które miały odwagę powiedzieć nie jestem kobietą w stereotypowym pojęciu, tak? Myślę, czuję, zamierzam zmienić świat, tak? Tak, tak. Będę robić to, co uważam za ważne, tak? Wbrew po prostu światu. Okej, okay, a kto na tobie zrobił największe wrażenie z tych bohaterek? Tak naprawdę mam ich kilka, bo może powiemy wam, co jakby jakie kobiety możemy spotkać w tej książce. No właśnie, mamy Marię, kogo wybrał? Tak, mamy Marię Konopnicką, matka Polka zbuntowana, tak, którą znamy rzeczywiście chyba z takiej martyrologicznej po prostu historii, gdzie Maria Konopnicka, tutaj ma nasze wiersze, prawda, patriotyczne, Rota i tak dalej, i tak dalej. No właśnie. No chyba, tutaj... chyba tylko ta Rota się gdzieś tam w tym nowym pokoleniu ostała. Tak, tak. Natomiast rzeczywiście, no jeśli zagłębimy się w jej życiorys, to zobaczymy, że to jest kobieta absolutnie wykraczająca poza swoje czasy.
Mimo tego, że jakby to, nazwijmy to brzemię takiej kobiecości klasycznej, czyli matka, wielodzietna. Tak, ale zostaw mi Marię, dlatego że Maria zrobiła na mnie największe wrażenie i jest mi najbliższą postacią ze wszystkich tych, więc ja sobie pozwolę opowiedzieć o niej. Dobrze, więc powiem wam kto jeszcze, między innymi, bo nie chcę wymieniać wszystkich. Tak. Mamy Różę Luksemburg, która znaną polityczkę, prawda, XX wieku. Mamy Irenę Krzywicką. Tak, to dla mnie też ważna tak, postać. Tak, bardzo ważna postać, nazywana gorszycielką narodu, tylko dlatego, że ośmielała się jakby mówić o kobiecej emancypacji, o świadomości swojego ciała, świadomym macierzyństwie, antykoncepcji. Mamy również bardzo ciekawą postać Reginę Salomę Pilsztyn, która jest absolutnie moim odkryciem też w tej książce. To jest 18 bodajże wieczna lekarka, okulistka, która pracowała na dworach możnowładców ówczesnych, która nauczyła się jakby sztuki okulistycznej od swojego męża, który miał prawo wykonywać ten zawód, ona nie. Więc rzeczywiście i taka podróżniczka też przez cały świat, co w ogóle jest absolutnie niesamowite jak na tamte czasy. Tak, tak. Mamy Narcyzę Żmichowską, również znane nazwisko. Mamy też Joannę Żubr, która w męskim przebraniu wstąpiła do wojska i w XIX wieku, zresztą u boku swojego męża, również żołnierza, wygrała kilka znaczących bitew. I mamy Helenę Rubinstein, znaną królową imperium kosmetyków, które do dziś są uwielbiane przez kobiety na całym świecie. A przypomnij mi, pani zakonnica wyklęta przez papieża, to? No tak, to Maria Franciszka Kozłowska. To też tak, moja ulubienica. Tak, tak, tak. Jest niesamowite, kiedy czytałam o Franciszka Kozłowska, wybaczcie, bo te nazwiska faktycznie są trudne, niektóre i do zapamiętania, i to zastanawiam się, jak to możliwe, że nigdy w życiu na historii nie słyszałam jej nazwiska. A wiesz, ja też ta historia jest tak niesamowita. Ale ja właśnie o tym myślałam, wiesz, jadąc nawet tutaj na nagranie, myślałam sobie o tej książce i mówię, kurczę, to jest niesamowite, że ja zdawałam maturę z historii, tak? No, ja też. I ja o tych kobietach naprawdę w większości nie słyszałam. W kontekście historycznym, tak? Tak, tak. A w przypadku akurat Kozłowskiej, to jest kobieta, która no w ogóle miała niesamowite życie, ona wybrała życie takiej, a nie wiem, ascetki, totalnie oddanej Bogu. Była zakonnicą po prostu. Była zakonnicą, tak? Ale jej jakby dogmaty, to co ona głosiła, nie podobało się w ogóle Kościołowi. Tutaj w ogóle też się kłania cała ta historia, która się dzisiaj też ciągnie, że no Kościół raz, że miał problem z tym, że w ogóle kobieta coś mówi, a dwa, że te doktryny im się nie podobały. Została wyklęta przez papieża, a jednocześnie zdobyła dosyć duże jako grono. Chyba jedyna, albo jedna z niewielu kobiet została na nią nałożona imienna ekskomunika, tak? Tak, tak. Co oznacza, że po prostu została wyklęta z imienia i nazwiska, odsunięta od Kościoła. Głównie za to, że ośmieliła się ten Kościół krytykować, tak? Tak. W jego punktować jakby te słabości i jakby... Tak. I jednocześnie ona sama stworzyła Kościół, jeśli można Zakon tak Maria, powiedzieć. Maria Witów, z tego co pamiętam. Tak, tak, który wyznawał takie doktryny sprzeczne z tym, co ludzie wiedzieli o Kościele, czyli właśnie dobro, skromność, działanie za darmo, czyli brak opłat za pogrzeby, za jakieś takie obrządki. Po prostu służenie, drugiemu człowiekowi. A nie jakby instytucjonalizm, tak? Który tak. Zresztą dzisiaj mam wrażenie, że to jest tak aktualne. No, no bardzo aktualne, że po prostu aż to jest szokujące, prawda? Więc gdyby ona, nie wiem, znalazła się nagle w dzisiejszych czasach, to pewnie poczułaby się jak w domu. No tak. No trochę tak. Myślę, ale wszystkie nasze bohaterki. Tak, więc ona bardzo zrobiła na mnie duże wrażenie jako, nie wiem, bohaterka, ale właśnie osoba, o której nigdy nie słyszałam i fascynująca postać. Zresztą odnosi się wrażenie, że jest to książka, którą powinni wziąć do ręki scenarzyści i producenci filmowi, ponieważ jest to niewiarygodne, ale każdy ten życiorys to jest gotowy materiał na film. Tak. I to taki film, myślę, który byłby właśnie pełen pościgów i wybuchów. Owszem, tak. W niektórych przypadkach dosłownie. Dosłownie, no mamy też tutaj pierwszą polską terrorystkę, tak? O właśnie, już... o której ty dużo mówiłaś, więc to jest chyba postać, która tobie utknęła w głowie. Tak. Jakoś szczególnie. Ale nie pamiętam, jak się nazywa. No nieważne, w każdym razie
Jak widzicie, mamy tutaj po prostu prawdziwą galerię takich postaci, które mam wrażenie też jakby powinny być, znaczy powinny też... Każda nawet współczesna dziewczyna, kobieta powinna po prostu znać te życiorysy, bo... To krzepi, to buduje taką samą świadomość. To jednocześnie też pokazuje, że czasy się niby zmieniają, ale tak naprawdę dalej tkwimy w wielu przypadkach w tym samym, z czym te kobiety się mierzyły. To, co mnie jeszcze niesamowicie zafascynowało w tej książce, jako... absolwentkę polonistyki i osobę, która gdzieś tam spoglądała na tą literaturę polską w takim szerokim tego słowa znaczeniu, to jak na przykład Maria Konopnicka znała się, może nie tyle się znała, ale miała kontakt z Sienkiewiczem, mamy tam te wszystkie nazwiska tych poetów, którzy to tak trochę jakbyście nagle zobaczyli, że ci ludzie, których my znamy jako takie sztampowe postaci literatury, oni się kumplowali, oni mieli jakieś swoje skandale. Ludzkie twarze po prostu, mieli tak? Boj Żeleński, który w ogóle robił tam jakieś przewroty i fikołki. Boja I nagle te postacie, które są takie sztywne, które są zaszufladkowane na lekcjach... znamy tak pomnikowe. Tak, takie, na lekcjach tak? polskiego Dokładnie. Na przykład Boj Żeleński, no mnie się on nie kojarzy z rewolucjonistą, który gdzieś tam miał też jakiś udział w tej rewolucji seksualnej trochę. No bardzo miał. No tak, no ale ja mówię miał. O tym, co my dowiadujemy się na lekcjach polskiego. Tak, ale widzisz, ja dla mnie akurat Boj jest jakby bardzo ważną postacią, jest rewolucjonistą. Ja to wiedziałam, ale też dlatego, że miałam doskonałego, wspaniałego, nieszablonowo myślącego polonistę, który właśnie takie akcenty nam przedstawiał, tak? Ale to jest właśnie takie niesamowite, że oni się znali i nagle uświadamasz sobie, że ta epoka żyła, że to nie są takie, że ja nigdy nie wpadłam na to, że oni między sobą wymieniali listy, że się wspierali, że robili sobie jakieś miłe gesty, bo na przykład... Podcinali sobie skrzydła czasem. Podcinali sobie skrzydła, no bo właśnie tutaj... Ta pierwsza opowieść, która otwiera tą książkę, czyli właśnie historia Marii Konopnickiej, jest taka bardzo barwna właśnie ze względu na to, że tam pojawiają się nazwiska, które znamy. No i to właśnie Sienkiewicz, okazuje się, wylansował Marię Konopnicką, pisząc pochlebną recenzję jej wiersza, czy też wierszy, chyba wiersza, bo ona gdzieś tam przedrukowywała je w ówczesnej prasie, a potem, kiedy nagle ona zaczęła się buntować, bo nie chciała takiej łatki poetki piszącej sielskie wiersze, słodkie, anielskie, takie... Miała taki kiczorek, po prostu uznała, trochę, że ma więcej do powiedzenia. Takie barwy życia, bo jakby na tym zarabiała pieniądze. Ona miała też koszmarnie trudną sytuację finansową. Wiele dzieci na utrzymaniu, chyba 7. Pięcioro. Zresztą z jej dziećmi to jest w ogóle niesamowita też opowieść. I męża, którego zdecydowała się w tamtych czasach po prostu porzucić. Tak, no jakby całe jej to życie było takie postawione. Natomiast ten moment, w którym Sienkiewicz z jednej strony tu dał jej sławę, tu potem próbował ją zniszczyć i w sumie mu się to gdzieś tam udało. No w jakimś stopniu, tak. I ona, która mówi jemu głośno nie, chce pisać, chce pisać po swojemu, tak? Chce pisać po swojemu, no przede wszystkim chce pisać literaturę wysokich lotów i... To mnie jest bardzo bliskie, bo to jakby dalej się dzieje dzisiaj, tak? No, tylko że w troszeczkę innej skali, ale jest tak, niestety, że kobieta pisząca w Polsce rzadko kiedy pisze coś, co zostaje, mówiłyśmy o tym, dostrzeżone, co jest literaturą takich najwyższych lotów, bardziej mężczyźni tutaj przodują, te nazwiska męskie. A od kobiet oczekuje się i utożsamia się je trochę z tą literaturą kobiecą. Tak zwaną. I trochę tak jest. Oczywiście teraz ten rynek też faluje, no bo mamy mocne uderzenie tej fali sensacji i thrillerów, ale no wysyp obyczajówki jest dalej porażający. I gdyby Konopnicka była dzisiaj, to byłoby tak, że Konopnicka wydała słodki, pierdzący romans,
na tym zarabia pieniądze i Sienkiewicz mówi, o jaki wspaniały! Świetnie, jesteś najlepszą pisarką spośród pisarek. Ale on mówi, ale jesteś pisarką słodko-pierdzącą, żebyś tam nie próbowała. I nagle Konopnicka pisze wybitne dzieło i Sienkiewicz mówi, nie, ty piszesz to pierdzące i słodkie. A czytelnicy mówią, właśnie, my chcemy tylko to czytać, więc w jakimś sensie to jest tak aktualne niesamowicie. Ale wiesz, nie tylko w tej kwestii, bo na przykład jak sobie myślę o tej kobiecie żołnierce, tak? W tamtych czasach musiała się przebrać w męski mundur, znaczy w mundur, w męskie przebranie po prostu, podając się za mężczyznę, wstąpiła do armii. Teraz, no rzeczywiście ta sytuacja jest troszkę inna, bo kobiety mogą jakby wstąpić do wojska, ale zanim poznamy kobietę generała, to chyba jeszcze trochę minie, tak? No takie mam wrażenie, tak? Dlatego nasz postulat, jak sobie rozmawiałyśmy z Arletą o tej książce, to że ona po pierwsze powinna być lekturą szkolną i byłoby to fantastyczne, bo ale słabo to widzę. W młodym, myślę, że obecnie, znaczy, przy obecnych tendencjach słabo to widzę, ale może. Ale może jakiś polonista jako dodatkową lekturę tak by jest. To włączył. Po drugie, każda kobieta powinna sobie to przeczytać, aby wiedzieć, że ta walka toczy się od pokoleń i dalej jest bardzo aktualna i można ją wygrać gdzieś tam na jakimś polu. Oczywiście. Oczywiście. No i po trzecie, to o czym rozmawiałyśmy już na początku, że naprawdę czyta się to fantastycznie. Świetny język, świetne budowanie. Jednym tchem tak zwanym, naprawdę. A z drugiej strony tutaj autor nie robi z tego beletrystyki. Nie. Tu nie ma dialogów. To jest rzeczywiście literatura faktu podana zgodnie jakby ze schematem tego. To są tego. Takie eseje, bym powiedziała, Tak. Właściwie no takie trochę międzygatunkowe, tak? Bo właśnie ciężko to zaklasyfikować jednoznacznie. Aczkolwiek no rzeczywiście też sporo z tej książki można się nauczyć, tak? Sobie uświadomić, pewne rzeczy poukładać, co też jest bardzo cenną wartością, tak? Moim zdaniem. Tak, więc ja uważam, że ta książka będzie fantastycznym prezentem. Tak. Bo to jest taki prezent... Na walentynki, mężczyźni, na walentynki dla waszych kobiet. To jest taka... Kobiety, na walentynki dla waszych mężczyzn. O, tak. Tak, to jest taki prezent na 100% trafiony dla każdego miłośnika, dla każdego, kto lubi czytać. Tak, po prostu. Bo to się świetnie czyta, a jednocześnie jest fascynujące jeszcze same fakty. No, tak. Po prostu... Słodko pierdzące to nie jest. Nie, absolutnie, ale pochłania i jeszcze też dużą zaletą jest, że można sobie czytać te życiorysy powoli, po jednym. To jest taka książka, którą można sobie przeplatać pomiędzy innymi książkami. Dokładnie. Bardzo fajnie do tego wracać. Natomiast jeżeli jeszcze na dodatek jesteście studentami literatury, polonistyki czy kulturoznawstwa, czy czegokolwiek innego, to w ogóle fantastyczna pozycja do pisania prac. Tak. Ja wyobrażam sobie, że można tutaj czerpać z tego garściami do pracy magisterskiej, do czego inspiracji przede wszystkim. Inspiracji i takich książek też właśnie na studiach na pewno brakowało trochę. Ja wiem, że teraz ukazują się podobne, bo i Pruszyński wydaje całą taką serię w ogóle takich właśnie esejów na temat przeróżnych osobowości ze świata kultury. No akurat my trafiłyśmy, znaczy Arleta trafiła na Legimi, bo my czytałyśmy na Legimi. Ja akurat miałam przyjemność odwiedzić wydawnictwo, więc wyprosiłam, żeby wam dzisiaj pokazać. Pięknie wydana, twarda oprawa. Czytajcie, kupujcie na prezenty, dowiadujcie się, jak wielkie i niesamowite były Polki, są dalej, jak wiele osiągnęły. I bądźcie dumne. Bądźcie z siebie dumne. I z nich. Także rekomendujemy jako taką perłę, zupełnie niespodziewanie, ponieważ no, ja, tak jak mówię, ja z dala się trzymam od takich książek, a tu nagle bang. To następną ci proponuję. Dobranki fortuny, chociaż tam się zdenerwujesz. Nie. Tam się zdenerwujesz. Tak? Tak. No słuchajcie, jak się literaturą ktoś denerwuje, to podobno żre. Bo najważniejsze, żeby były emocje, a tutaj na pewno emocji nie zabraknie. Tutaj też jest dużo emocji, tak. Skrajnych. Tak. Także polecamy wam serdecznie. Z serca, to jest prawdziwa książka zbójecka. Tak jest. Kobieca. O kobiecym sercu. Trzymajcie się. Cześć. Do usłyszenia.